Mateuszu, no chciałbym dzisiaj o sprawach naszego wschodniego sąsiada porozmawiać. Sąsiada, co do którego są daleko idące plany, jakieś takie zbliżenie sąsiedzkie rzekomo następuje. Pojawiają się głosy, że zostanie zniesiona w zasadzie granica polsko-ukraińska. Niektórzy mówią, że to była przełomowa wizyta kilka dni temu prezydenta Dudy w Kijowie. No, niektórzy wręcz twierdzą, że powstaje jakieś wspólne państwo ze stolicą we Lwowie. No w to za bardzo nie wierzę, ale są różne odgłosy i różnie ludzie się zastanawiają nad tym, jak dalej stosunki polsko-ukraińskie się potoczą. Czy uważasz, że mówienie o wspólnym państwie polsko-ukraińskim to jest przesada, czy jest to jeden ze scenariuszy? Nie sądzę, żeby to był realistyczny scenariusz. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że Polska nie prowadzi własnej samodzielnej polityki zagranicznej. Wszelkie decyzje tego rodzaju, w tym decyzje dotyczące zaangażowania na Ukrainie, są decyzjami co najmniej konsultowanymi w mojej opinii, a bardzo często po prostu stanowią prostą realizację dyrektyw pochodzących z tych centrów, które stoją i za obecnymi władzami Ukrainy, i za aktualną sytuacją de facto, sytuacją eskalacji konfliktu, eskalacji działań wojennych w tym kraju. Te centra znajdują się oczywiście w Nowym Jorku, w Londynie, ale na pewno nie znajdują się w Warszawie i to od samego początku powinniśmy sobie uzmysławiać, rozmawiając na temat ewentualnych planów, koncepcji. To, że niektóre z tych planów, niektóre z tych koncepcji anglosasów mogą być legitymizowane poprzez odwołania do polskiej tradycji myśli geopolitycznej, a konkretnie do polskiej sanacji, do obozu Piłsudczykowskiego, jeśli sięgniemy dalej, to gdzieś do tak zwanego jagiellonizmu w polskiej geopolityce, to jest już zupełnie inna sprawa, natomiast wszystkie te idee, koncepcje lansowane przez lata nieprzerwanie i właściwie dominujące w Polsce po roku 89 co najmniej, czyli koncepcje choćby Jerzego Giedroycia, a właściwie jeśli być bardziej precyzyjnym, to nie tyle Giedroycia, który w ostatnich latach swojego życia trochę się wycofał z tej koncepcji, mówiąc o konieczności ułożenia stosunków Polski z Rosją, z Niemcami, czyli z istniejącymi, dużo ważniejszymi od Ukrainy, potencjalnymi partnerami, a co koncepcji Juliusza Mieroszewskiego, opublikowanej jeszcze w latach 70., na początku lat 70. na łamach paryskiej kultury, to sięgnąwszy do tej koncepcji przekonamy się o tym, że tam jest mowa o wzmacnianiu suwerenności państw będących swoistym kordonem sanitarnym pomiędzy nami a Federacją Rosyjską. Więc ta koncepcja inkorporacyjna, koncepcja inkorporacyjna polegająca na tworzeniu jakichś wspólnych bytów państwowych jest krokiem nawet dalej idącym w czysto teoretycznej sferze, w rozważaniach teoretycznych, które prowadzimy, niż to, o czym pisali mentorzy polskiej polityki wschodniej, współczesnej z paryskiej kultury. To jest jakiś powrót w ogóle do czasów owego wspomnianego już przeze mnie jagiellonizmu w sensie geopolitycznym. Czy ci, którzy to mówią, to w zasadzie w taki czy inny sposób no, dążą, można powiedzieć, czy w sposób rozmyślny, czy nie, to już jest inna kwestia, do upadku państwowości polskiej, to nie tylko w jej obecnym wymiarze, ale przypomnijmy z grubsza historycznie, oczywiście bardzo mocno upraszczając interpretację różnych faktów, że źródłem upadku I Rzeczypospolitej, źródłem też szeregu słabości II Rzeczypospolitej były z całą pewnością tak zwane Kresy Wschodnie. Ja wiem, że tutaj z częścią kolegów, między innymi z kolegą Konradem Rękasem, który lansuje tą koncepcję, pewnie się byśmy spierali, natomiast wszelkie dane dostępne, zarówno te historyczne, jak i ewentualne dywagacje, analizy dotyczące konsekwencji tworzenia wspólnego bytu państwowego, jakkolwiek by on nie miał się nazywać, z
Ukrainą, tą współczesną, wskazują w sposób wyraźny, że my byśmy mieli zapóźnienie cywilizacyjne, ekonomiczne i gospodarcze dużo głębsze niż to, z którym mamy w tej chwili do czynienia, więc no, tak naprawdę ten wschód ciągnąłby nas w dół. Czy są takie koncepcje realistycznie rozważane przez anglosaskie ośrodki decyzyjne sterujące polską polityką wschodnią? Czy są takie koncepcje rozważane na poziomie polskiej klasy politycznej? No, trudno powiedzieć tak naprawdę. My wiemy o tym, że każdy ruch, każda wypowiedź w tym kierunku idąca jest tak naprawdę, i tu zwrócę uwagę na pewien paradoks, każda wypowiedź Dudy na ten temat między innymi jest pretekstem do straszenia przez media rosyjskie, tutaj podkreślam, przez media rosyjskie, tym, że Polska zamierza wtargnąć zbrojnie lub przejąć kontrolę nad częścią Ukrainy. I tak naprawdę, paradoksalnie, niektórzy polscy politycy, mówiąc czy zająkając się o tym, że być może między nami nie będzie granicy, wypowiadając się w taki sposób dość dwuznaczny, jak robił to choćby ostatnio prezydent Duda podczas wspomnianej przez ciebie wizyty w Kijowie, to właściwie tworzą wodę na młyn rosyjskiej machiny propagandowej, która też przecież funkcjonuje w tych warunkach wojennych. Już mówiliśmy wielokrotnie u ciebie na antenie również, że obie strony stosują propagandę i później nie dziwmy się, że Siergiej Naryszkin czy że Dmitrij Miedwiediew w kolejnych swoich wypowiedziach na temat Polski oskarżają Polskę o jakieś zapędy rewizjonistyczne wobec Ukrainy, bo tak to na dzisiaj wygląda, czyli paradoksalnie najbardziej rusofobiczne skrzydło polskiej polityki, która obecnie jest przy władzy, napędza czy daje paliwo niektórym mediom i niektórym ośrodkom propagandowym rosyjskim, co samo w sobie brzmi na pierwszy rzut oka absurdalnie, no ale tak jest, bo śledźmy dyskusje, które toczą się w mediach rosyjskojęzycznych, nie tylko zresztą rosyjskojęzycznych, również tych ukraińskojęzycznych na temat każdej z tego rodzaju wypowiedzi i tam z różnych przyczyn historycznych, ale też i innych na Ukrainie, no w dalszym ciągu funkcjonuje pewna taka obawa przed ekspansjonizmem potencjalnym polskim, chociaż my sobie zdajemy sprawę, że to jest mit, że to jest w moim przekonaniu obawa fałszywa. Dlaczego fałszywa? Ktoś mógłby zapytać teraz, że no skoro rozpatrujemy sprawę z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, no to warto byłoby dokonać jakiejś formy ekspansji czy wzmocnić nas terytorialnie, wzmocnić nas być może gospodarczo, być może niektórzy jeszcze inni powiedzą, że demograficznie, dzięki tego rodzaju działaniom. Tymczasem uzmysłowić sobie trzeba w końcu, że Polska w obecnych granicach jest dla nas wszystkich rozwiązaniem optymalnym, czego dowiodła historia i czego dowodzi prosty fakt, że w naszych dziejach, na przestrzeni naszych dziejów nigdy nie byliśmy państwem do tego stopnia jednonarodowym, monoetnicznym, czyli pozbawionym ryzyka konfliktów narodowościowych wewnętrznych, jakim jesteśmy teraz po roku 1945 w obecnym kształcie. Wreszcie przypomnijmy sobie, że żyjemy w państwie średniej wielkości o średnim lub niskim potencjale, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, technologiczny, finansowy. Ten potencjał z całą pewnością nie jest wystarczający do myślenia o absorpcji czy brania sobie, mówiąc kolokwialnie, na barki finansowania zdezelowanej gospodarczo Ukrainy, nawet tych jej zachodnich obwodów. Ja tutaj nie mówię o zniszczeniach wojennych, które na terenie Ukrainy Zachodniej są stosunkowo niewielkie. Ja mówię o tym, że ten byt pod nazwą Ukraina, który powstał w roku 1991 po raz pierwszy jako niepodległe państwo, no poza epizodami oczywiście po I wojnie światowej, gdy był protektoratem niemieckim, jest bytem z natury rzeczy po upadku Związku Radzieckiego, doświadczonym różnego rodzaju kataklizmami. I to kolejno była oczywiście prywatyzacja, oligarchizacja, zdezelowanie infrastruktury, czyli zniszczenie właściwie całego dorobku technologicznego, przemysłowego, który istniał nawet na tych ziemiach, chociaż oczywiście najbardziej uprzemysłowione były regiony wschodnie i regiony
południowo-wschodnią Ukrainę, ale to, co jeszcze zostało po Związku Radzieckim, to zostało już tam dawno zdewastowane. Więc my mówimy o obszarze o bardzo nikłym potencjale gospodarczym, dodatkowo pozbawionym surowców, no bo owszem, wiemy, że mamy jakieś złoża ropy naftowej, które jeszcze wydobywano na polskich Kresach w okresie II Rzeczpospolitej. Na tamtym obszarze nie są one jednak na tyle znaczące, żeby można było mówić o ich wartości, czy o tym, że zmieniłyby one układ sił energetycznych w naszej części Europy. Mamy jakieś tam złoża bursztynu w obwodzie wołyńskim. To ciekawostka, tylko ten bursztyn już został dawno też do tego stopnia w sposób rabunkowy, wręcz przestępczo, tam grupy przestępcze walczyły o te pola bursztynowe w jednym z rejonów obwodu wołyńskiego, został już dawno rozkradziony, więc tam praktycznie rzecz biorąc nie ma nic. Jeśli ktoś mi powie z kolei, że tam mamy potencjał agroprzemysłowy, że tam mamy potencjał rolniczy, to też warto spojrzeć na mapę gleb Ukrainy. Gleby Ukrainy, te, które faktycznie stanowią o jej potencjale ogromnym i pozwalają na to, że Ukraina jest jednym z głównych producentów pszenicy czy rzepaku w Europie, nie są położone na tych zachodnich obwodach Ukrainy, położone są w Ukrainie centralnej i też wschodniej po części, na przykład w obwodzie chersońskim zajętym już dzisiaj przez Rosję. Także zwracajmy uwagę na te wszystkie aspekty i jak mówimy o jakiejkolwiek Unii, no to cóż, zastanawiam się, czy ta Unia nie doprowadziłaby do sytuacji, w której Polska zrównałaby się z Ukrainą. Zresztą wspomniałeś o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. Mnie tam wiele rzeczy, wiele wypowiedzi rozbawiło, natomiast szczególnie mocno rozbawiły mnie dwie. Z jednej strony wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy o naszych trwających kilkaset lat stosunkach polsko-ukraińskich. Nie wiem, czy prezydent Duda wie, ale o narodzie ukraińskim zaczęto mówić dopiero w wieku XIX, a nie kilkaset lat temu, więc nie ma żadnych stosunków polsko-ukraińskich trwających kilkaset lat, a o państwowości ukraińskiej po raz pierwszy zaczęto mówić po I wojnie światowej, także no naprawdę warto chyba cofnąć się do podręczników historii, do tych na poziomie szkoły średniej, a może nawet podstawowej, a może nawet podstawowej, tak. Więc no, Henryk Sienkiewicz, pisząc o określonych czasach, pewnie prezydent Duda czytał Sienkiewicza. Nie pisał przecież o Ukrainie, nie mamy tak naprawdę bytu pod nazwą Ukraina, czy nie mamy tam również narodowości w tamtym okresie, w wieku przykładowo XVI, narodowości ukraińskiej, o czym warto pamiętać. A druga z wypowiedzi, która bardzo mnie rozbawiła, to jest inicjatywa ustawodawcza z kolei prezydenta Zełenskiego, złożona podczas tej wizyty, o tak zwanym specjalnym statusie dla obywateli polskich, którzy zamierzaliby przybyć na Ukrainę. Uwaga, jakie jest uzasadnienie? No uzasadnienie jest takie, że skoro myśmy nadali taki specjalny status obywatelom ukraińskim przebywającym w Polsce po 24 lutego tego roku, no to na zasadzie symetrii takim samym statusem, takimi samymi przywilejami, powiedzmy, cieszyć się będą na Ukrainie Polacy. Więc w razie czego, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, będziecie chcieli korzystać z bezpłatnej służby zdrowia, ze zwolnień podatkowych, to przemieści się na Ukrainę. Bo czyli uciekinierzy, u nas... uciekinierzy z Polski, uciekający przed Unią Europejską na Ukrainę, dostaną takie uprawnienia, jak ci, którzy uciekają przed operacją wojskową rosyjską na Ukrainie. Otóż to, więc nastąpi taka swoista, ja oczywiście mówię to ironicznie, swoista wymiana ludności. Może się po prostu zamienimy krajami i my sobie wyjedziemy na Ukrainę i będziemy tam korzystać z przywilejów zapowiadanych przez prezydenta Zełenskiego, a do nas z kolei wpuścimy więcej Ukraińców. Na czym polega sama koncepcja, na czym polega logika tego sposobu myślenia? Nie wiem, no ale może komuś o to chodzi, tylko że doprawdy nie tylko z pobudek patriotycznych, ale z czysto ekonomicznych, jeśli popatrzymy na aktualny stan gospodarki i infrastruktury ukraińskiej, to jest to stan no, gdzieś o lata świetlne wstecz w porównaniu ze stanem, który myśmy osiągnęli, chociaż wiele można mieć do życzenia do stanu polskiej gospodarki i infrastruktury. No ale cóż, no, widocznie Zełenskiemu przyszedł do głowy taki dość zabawny, szczerze powiedziawszy, żart polegający na tym, że w razie czego to możemy tam wyjechać. Notabene współpracownicy Zełenskiego z jego administracji i z jego partii Sługa Narodu w Radzie Najwyższej mówią o tym, że to na wypadek wojny, to znaczy gdyby Polska została zaatakowana, to oni nas przyjmą z otwartymi ramionami jako uchodźców.
Nie wiem, kto miałby nas zaatakować. Może sama Ukraina miałaby nas zaatakować, bo innych informacji na temat jakichś ataków planowanych raczej nie ma. Trudno powiedzieć. Natomiast no, cała ta historia z wizytą, z kolejnymi oświadczeniami obu prezydentów byłaby może dość zabawna, gdyby nie to, o czym powiedziałem na początku. Czyli na początku wspomniałem o tym, że za polską polityką wschodnią, za polskimi działaniami na kierunku ukraińskim stoją anglosasi. Uzgodniliśmy już tutaj w kategorii interesów poszczególnych państw i graczy, że anglosasi, o czym zdają sobie wszyscy w całej Europie, ale nie w Polsce, a przynajmniej nie w mediach mainstreamowych w Polsce. Otóż anglosasi to ta siła geopolityczna, ten ośrodek, którym zależy na eskalacji konfliktu na Ukrainie. Niektórym z ośrodków anglosaskich zależy na tym, żeby ten konflikt przerodził się, czy rozszerzył się o kolejne państwa europejskie, o kolejne państwa naszego regionu Europy, w tym o Polskę. Widać to wyraźnie po szeregu wypowiedzi amerykańskich ekspertów. Przestrzegał przed tym niedawno pułkownik w stanie spoczynku, były doradca Departamentu Obrony za czasów administracji Donalda Trumpa, McGregor, Douglas McGregor, którego tekst zamieściliśmy na portalu myślpolska.info i który w sposób wyraźny powiedział, że w administracji Bidena pojawiają się głosy o tym, że warto byłoby Polskę wciągnąć do aktualnego konfliktu toczącego się na Ukrainie, że warto byłoby kierować się wobec nas, Polaków, tą samą logiką, jaką kierowano się w przypadku instrumentalizowania narodu ukraińskiego, czyli logiką walki już tym razem nie do ostatniego Ukraińca przeciwko Rosji, ale do ostatniego Polaka przeciwko Rosji. I wszystkie te działania i wypowiedzi niektórych polskich polityków sprawiają, że w Waszyngtonie, w Londynie jastrzębie mogą mieć nadzieję na to, że w pewnym momencie uda się również nas do tej jatki, nie przymierzając jaką jest dla wszystkich stron tak naprawdę, tocząca się na Ukrainie wojna wciągnąć. Myślę, że niektórym się to marzy, a najgorsze jest to, że marzy się to niektórym przedstawicielom polskiej klasy politycznej, którzy w sposób całkowicie poważny rozpatrują różnego rodzaju warianty. No a cóż, rzeczywistość jaka jest, jeszcze odnosząc się do wizyty i deklaracji prezydenta Dudy, każdy widzi, prezydent Duda, chyba zgodzi się Rafale i nasi widzowie pewnie również mają takie odczucie, nie jest kluczowym graczem w Unii Europejskiej, prawda? I nie będąc owym kluczowym graczem w Unii Europejskiej, pozwolił sobie stwierdzić, że on nie spocznie, cytuję, dopóki Ukraina nie przystąpi do Unii Europejskiej. To była kolejna z jego deklaracji. I ja przypomnę, że 3 dni wcześniej prezydent Francji, który jednak coś w Unii Europejskiej znaczy, Emmanuel Macron, i kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który w Unii Europejskiej znaczy najwięcej, powiedzieli, że perspektywa członkostwa Unii Europejskiej, Ukrainy w Unii Europejskiej to kilkadziesiąt lat. Więc ja nie wiem, czy, a ja życzę oczywiście 100 i więcej lat prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Może prezydent Duda pochodzi z jakiejś długowiecznej rodziny. No więc właśnie, no ale tak czy inaczej. I jak będzie miał 16. kadencję, za 90 lat wtedy podpiszę jako prezydent Polski wstąpienie Unii do Ukrainy do Unii Europejskiej. No wiemy jedno, że będzie miał bardzo ciężkie życie, bo skoro zadeklarował, że nie spocznie, to już w późnym wieku emerytalnym dalej będzie stał na baczność w tej sprawie, nie spoczywając, więc no głęboko współczuję. Takie deklaracje są oczywiście absurdalne. No tym bardziej, że jeśli nie zmieni się w Polsce konstytucja, to prezydent Andrzej Duda odejdzie z politycznego firmamentu już w roku 2025 i nie sądzę, czy nie wróżą mu jakiejś wielkiej kariery w instytucjach unijnych czy międzynarodowych po roku 2025. Raczej tego marzenia, podobnie zresztą jak marzenia poprzednich prezydentów Polski, się w tym zakresie nie spełnią, kariery tu nie będzie, więc nie będzie o tym decydował. Od tego zacznijmy, no ale rozumiem, że będzie mógł jeździć z wykładami, tak jak prezydent Kwaśniewski, na Ukrainę i tam za grube honoraria opowiadać, że on nie spocznie i w dalszym ciągu stoi w tej sprawie na baczność i nawołuje i apeluje. Pewnie do tego się jego rola sprowadzi. Tak czy inaczej Ukraina nie wstąpi do Unii Europejskiej. Co ciekawe, to jest szerszy wątek, ale jak w 2014, co po niektórzy obiecywali
podczas tak zwanego Euromajdanu, próbując tam, legitymizując ten przewrót dokonany w 2014 roku na Ukrainie, legitymizowali wszystkie te wydarzenia perspektywą członkostwa w Unii Europejskiej, to ja zwracam uwagę, że nikt praktycznie z liczących się polityków brukselskich, czy francuskich, czy niemieckich, jakichś deklaracji dotyczących członkostwa nie składał tam na Ukrainie. Te deklaracje składali Polacy wówczas, składali Litwini, czyli ci, którzy mają najmniej do powiedzenia w sprawach Unii Europejskiej, no i składali Amerykanie i Brytyjczycy. Ci drudzy byli jeszcze w Unii Europejskiej, ale jak wiemy, po chwili z niej wyszli, a ci pierwsi, czyli Amerykanie z Unią Europejską, nie mają nic wspólnego. Natomiast deklarowali, że popierają integrację europejską, do której miała dołączyć Ukraina. Czym się to skończyło, to wiemy. Ukraina do Unii Europejskiej, bądźmy realistami, patrzmy na to w sposób chłodny, Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie. Nie wejdzie najprawdopodobniej nigdy, bo ta perspektywa nakreślona przez Macrona czy Scholza to jest perspektywa, której nie może, być może nie przetrwa sama Unia Europejska w obecnym kształcie. No, perspektywa kilkudziesięciu lat z punktu widzenia historii różnego rodzaju bloków integracyjnych jest perspektywą tak daleko idącym, że równa się właściwie nigdy. Równa się słowu nigdy i równa się odmowie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. No i jest jeszcze jeden dość ciekawy element tych dywagacji prezydenta Andrzeja Dudy, który wystąpił w Radzie Najwyższej. Notabene, zwracam uwagę, obejrzyjcie sobie wszyscy nasi drodzy widzowie migawki czy zdjęcia z tego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i zastanówcie się, kto w tej Unii, w tym naszym związku polsko-ukraińskim pełni główną rolę, a zastanówcie się na przykładzie pewnej symboliki. Gdy w parlamencie polskim online występował Zełenski, pamiętamy wszyscy wyeksponowane flagi ukraińskie, no, w polskim Sejmie. Spójrzmy sobie teraz na tło, na jakim występował prezydent Andrzej Duda w Radzie Najwyższej Ukrainy w Kijowie, czyli w parlamencie ukraińskim, i odnotujmy, że barw biało-czerwonych tam nie było. Więc nawet w tej warstwie symbolicznej, no słusznie zresztą, że nie było, bo Ukraińcy stwierdzili, że jest to ich parlament i będą swoje barwy narodowe eksponować. Natomiast to pokazuje... Zachowali mądrzej od władz polskich. Oczywiście, że tak. No więc to pokazuje też pewną dysproporcję. Znaczy my do rozmów na temat takiej Unii w cudzysłowie, czy związku jakiegoś, nie wiem jaki miałby mieć to charakter, taki twór, hipotetycznie czysto nazywamy go Unią czy Związkiem, wchodzimy na kolanach, choć Polska z kolan miała wstawać, jak pamiętamy, głośne hasło partii rządowej. To zupy, Związek Ukrainy i Polski, czyli zupa. No właśnie, do takiej zupy, świetna nazwa. Dobrze to wymyślić. Jeszcze tu jest UPA w tej nazwie, no tak, Rafale, pewnie nie przypadkowo. No nie. Ta UPA też pasuje, biorąc pod uwagę tożsamość ideologiczną Ukrainy współczesnej. Więc tak naprawdę no to wyglądało dość kuriozalnie. Natomiast to wszystko, Rafale, drodzy Państwo, to jest w moim przekonaniu dzielenie skóry na niedźwiedziu, znaczy dzielenie skóry na niedźwiedziu. No, prezydent Duda na przykład powiedział tam jedną mądrą i potrzebną rzecz, niezależnie od tego, co się będzie działo z Ukrainą, że warto było uruchomić połączenie kolejowe Warszawa-Kijów, szybkie. Bez wątpienia warto, ja w pełni się z tym zgadzam, że warto rozwijać wszystkie połączenia, infrastrukturę wiodące na wschód, bo to jest część chińskiego nowego jedwabnego szlaku, więc przyniosłoby nam to wszystkim korzyści, zarówno Ukrainie, jak i Polsce. Natomiast ja chcę podkreślić, że większość ekspertów, w tym ekspertów wojskowych, amerykańskich, anglosaskich, tych, którzy nie są uzależnieni od rządu i nie muszą uprawiać propagandy, mówi, że prędzej czy później tak zwana specjalna operacja wojskowa, czy wojna Rosji przeciwko obecnym władzom w Kijowie, musi z punktu widzenia wojskowego skończyć się porażką Ukrainy, czy taką, czy inną porażką Ukrainy. Więc pytanie pojawia się trochę inne. W jaki sposób, jakimi iluzjami trzeba się kierować, żeby wierzyć w to, że nie wiem, za rok czy za parę miesięcy nawet w dalszym ciągu będziemy rozmawiali z tymi samymi władzami tego samego państwa. Przecież to naprawdę wszystko stoi pod ogromnym znakiem zapytania, gdzie i kim będzie heroizowany dzisiaj Wołodymyr Zełenski w przyszłym roku, my nie wiemy, tak? No jego perspektywy mogą być bardzo różne. Natomiast
ogłoszenie, tu jest jeszcze jeden taki kuriozalny dla mnie wątek, też trochę tragikomiczny tak naprawdę. Prezydent Duda powiedział, że trzeba podpisać nowy traktat o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie, polsko-ukraiński traktat, rzecz jasna. Obowiązujący traktat z 1992 roku jest jak najbardziej sensowny, to jest taki standardowy dokument regulujący stosunki sąsiedzkie. Wydaje się, że warto by było zrealizować na początek ten już istniejący, bo czasami papier swoje, traktat swoje, a rzeczywistość swoje, choćby w dziedzinie przejść granicznych i ich przepustowości. Natomiast poza wszystkim innym, Duda mówił o tym, że trzeba by było podpisać ten traktat w kolejną 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Co ma powstanie styczniowe do Ukrainy? Trudno powiedzieć, jakie analogie historyczne chciał tutaj przywołać prezydent Duda. Wiemy natomiast, że w sensie geopolitycznym, w sensie historycznym powstanie styczniowe było jedną z największych porażek polskich. Polskiego myślenia jako takiego, myślenia politycznego, braku realizmu politycznego. Dzisiaj widzimy, że to opowiadanie, te wszystkie bajki, fantazje o współpracy polsko-ukraińskiej, o jakichś bliskich związkach naszych krajów, o zupie, o której wspomniałeś, to są wszystko takie same bajki i iluzje jak te, z którymi szli do boju powstańcy styczniowi. No i pamiętamy, czym się skończyło powstanie styczniowe. Nie chciałbym, żeby tym samym skończyły się te igraszki prezydenta Dudy czy polskich władz z inspiracji anglosasów prowadzone w tej chwili z Kijowem, ale niestety mam złe myśli na ten temat i cały czas, jak każdy pewnie z nas Polaków, obawia się tego, co może nastąpić w przypadku większego zaangażowania Polski na Ukrainie. Bardzo po raz 150 chyba od początku tego konfliktu, ale i wcześniej, bardzo bym chciał, żeby władze polskie potrafiły zachowywać trzeźwość umysłów podobną do choćby Viktora Orbana, ale też prezydenta Rumena Radewa, prezydenta Bułgarii, kilku innych liderów naszego regionu Europy, którzy w sposób racjonalny potrafią się na tematy ukraińskie wypowiadać.